Dzień dobry, witam Państwa. W minionym tygodniu likwidowaliśmy 23 zdarzenia, 3 pożary, 20 miejscowych zagrożeń. Jeżeli chodzi o pożary, pożar sadzy w przewodzie kominowym, Szczecinek, ulica Niecała, 22 lutego, 26 pożar samochodu osobowego, miejscowość Borne-Sulinowo i 27 pożar balotów w budynku Pustostanie, miejscowość Grzmiąca. Tak jak powiedziałem, 20 miejscowych zagrożeń, z czego 15 polegało na usuwaniu powalonych drzew, zwisających konarów, blokujących przejazdy. Tak też na zwisające dachówki usuwaliśmy, żeby z budynków gospodarczych, żeby nie spadły, komuś krzywdy nie zrobiły. Pozostałe 5 zdarzeń to wypompowanie wody z zalanej piwnicy, miejscowość Barwice, pomoc policji i zespołu ratownictwa medycznego w otwarciu mieszkania Lubogoszcz, zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Otrzymaliśmy informację, że małe dziecko spadło z wysokości miejscowości Barwice. Po przybyciu naszych zastępów okazało się, że dziecko wypadło z nosika na podłogę, także działania medyczne już prowadziło pogotowie. Nasze działania tylko polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. I kolejne zdarzenie tego dnia, pomoc policji w otwarciu mieszkania i uwolnieniu kota. Otrzymaliśmy informację, że w mieszkaniu zakleszczony jest kot. Budynku w miejscowości Trzebiele działania nasze polegały na otwarciu tego mieszkania i uwolnieniu. I 25 otwarcie mieszkania, udzielenie pomocy przedmedycznej, z czym miejscowość Sucha. Dziękuję. Jak minął tydzień w Straży Miejskiej? Ostatni tydzień miał dosyć pracowicie. Strażnicy podjęli 94 interwencje, operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 22 zdarzenia, natomiast mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 50 interwencji do nas. Dwie osoby zostały doprowadzone do miejsc zamieszkania, dwie osoby zostały również przekazane policji. Strażnicy zastosowali blokady na koła 7 pojazdów, natomiast pomogli w uruchomieniu 8 samochodów. W tym też czasie 4 zwierzęta zostały przekazane do lekarzy weterynarii lub schroniska dla zwierząt. No, pomijając już sprawę wspólnych służb z policją, do czego nas zobligował wojewoda, pomimo tego wypełniamy swoje zadania, podejmujemy normalne interwencje. 24 lutego, 21 wezwanie na ulicę Słowiańską, gdzie w piwnicy bloku miał leżeć mężczyzna. Po przyjeździe na miejsce strażnicy zostali mężczyznę, mieszkańca pobliskiej wioski. Był półprzytomny, miał trudności z oddychaniem i poruszaniem się. Mężczyznę tego z uwagi na jego stan zdrowia przekazano dla zespołu ratownictwa medycznego. 24 lutego 15:40 w jednej z galerii handlowych podczas wspólnego patrolu policjanta i strażnika miejskiego zauważono mężczyznę, który nie stosował się do nakazu noszenia maseczki. Podczas jego legitymowania okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo podczas jego przeszukania w kieszeniach znaleziono woreczek z marihuaną. Oczywiście mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku celem wykonania dalszych czynności i przewiezienia go do zakładu karnego. 25 lutego asysta dla pracowników ZGM przy wejściu do jednego z lokali mieszkalnych. 26 lutego 15:45 na ulicy Kopernika operator monitoringu wizyjnego zauważył mężczyznę, który wyglądał na to, że potrzebuje pomocy, trząsł się. Na miejscu strażnicy stwierdzili, że ma na sobie mokre ubranie, był przeziębiony. Mężczyzna prosił o możliwość zagrzania się, został więc przewieziony do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i tam przekazany pracownikom. 26 lutego 18:55 zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na schodach jednego z lokali. Po przyjeździe zastano mężczyzną leżącego na schodach, który wykrzykiwał wulgaryzmy, awanturował się, miał mokre spodnie opuszczone do kolan. Mężczyzna ten został doprowadzony do miejsca zamieszkania, natomiast końcowym efektem będzie skierowanie na niego wniosków o ukaranie. W ubiegłym tygodniu zrealizowaliśmy również 5 wspólnych patroli z policją. Również
Cały czas zajmujemy się dostarczaniem pomocy żywnościowej dla osób poddanych kwarantannie lub izolacji, a które takiej pomocy potrzebują, więc to był taki tydzień naszej ostatniej pracy.